Rada Miejska Suwałk na skutek wyboru Jacka Niedźwieckiego na posła skurczyła się chwilowo do 22-osobowego składu. Tracąc mandat w Radzie, poseł elekt stracił, co oczywiste, również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W planie obrad znalazł się punkt zakładający powołanie nowego wiceszefa Rady, ale tutaj zwrot akcji nastąpił za sprawą radnej Anny Gawlińskiej z formacji Mieszkańcy Suwałk. Radna Gawlińska zawnioskowała o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru trzeciego wiceszefa Rady. Argumentując, chciałabym przypomnieć, że ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk od samego początku kadencji naszej Rady stało na stanowisku, że w przypadku naszego miasta wystarczającą liczbą zastępców przewodniczącego jest liczba 2. I był taki czas, że przez kilka miesięcy obrady prowadził przewodniczący i 2 zastępców. Znamy później historię, nie będę jej przytaczać. Dzisiaj nadarza się dobra okazja, żeby ładnie zakończyć tę kadencję i nie obsadzać na siłę stanowiska wiceprzewodniczącego, ponieważ zarówno pan przewodniczący, jak i jego zastępcy póki co cieszą się dobrym zdrowiem i żadne przypadki nam tutaj nie zagrażały, ale 2 jest. W razie czego zawsze można procedurę uruchomić. Zostało nam kilka miesięcy, nie generujmy środków, tym bardziej, że za chwileczkę będziemy zastanawiać się nad podniesieniem podatków. I jak wtedy koledzy, koleżanki, radni zagłosujemy? Z okazji oczywiście skorzystali zarówno radni PiS, jak i radni związanego z prezydentem klubu Łączą Nas Suwałki, którzy bez wahania poparli wniosek zaledwie 2-osobowego ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Suwałki przyszłości straciły więc i lidera, i wiceprzewodniczącego. Prezydium Rady pozostało 3-osobowe i tworzą je Zdzisław Przełomiec oraz jego 2 zastępcy. Jacek Juszkiewicz z klubu PiS i Marek Zborowski-Wejchman złączą nas Suwałki.